Dobry, to mój cyfrowy bilet do kina. Wszystko się zgadza, miłego seansu. Dzień dobry, ja na film, oto mój bilet. Muszę sprawdzić pani torebkę. Pan tak na poważnie? Proszę, wszystko wyrzucę. I tyle, nic więcej przy sobie nie mam. Co? Tu są słodycze, konfiskuję je. Wredota. Taką mam pracę. No nie, ochroniarz każdego przeszukuje. Ale może uda mi się coś wymyślić. No przecież, wykorzystam kosmetyki. To świetne rozwiązanie. Najpierw pozbędę się prawdziwych produktów. Teraz karton z napojem. Wypiję go w kinie. Wciągnę trochę do strzykawki. Okej, tyle wystarczy. Teraz wleję do buteleczki na błyszczyk. Wcisnę, ile się zmieści. Już. A teraz nałożę nakrętkę. Muszę dobrze dokręcić, inaczej wycieknie mi w torebce. No dobra, na pewno nie zauważy, że to nie makijaż. Mogę tym pozmarować usta. Jest pyszne. Dobra, lecimy na film. Proszę nic nie mówić, wiem, że chce pan przeszukać moją torebkę. Spokojnie, wyjmę wszystko, żeby to panu ułatwić. Tak, miałam dużo słodyczy, proszę je zabrać. Prosto do kosza, pa pa. Ale to są kosmetyki, mogę je zatrzymać? Lubię mieć dobrze nawilżone usta. To mnie najmniej interesuje. Zapraszam. Super, dziękuję, życzę spokojnego wieczoru. Ha, co za śmieszna sytuacja. Tak, udało mi się wnieść sok do kina. A skoro o nim mowa, to chętnie go skosztuję. Cześć, przyszłam na balangę. Ej, zero jedzenia i picia. No, ale przecież nic takiego nie mam. A gumożujka, wypluwaj do szklanki, ale już. Mogę już iść? Stój, jeszcze cię przeskanuję. Tak na wszelki. No nie wiem. Coś tu nie pasuje. O, twoje włosy. O nie, o nie, o nie. Dalej coś nie pasuje. Nie ruszaj się. Znajdę wszystko, co ukrywasz. Dobra, inspekcja skończona. Teraz możesz wejść. W końcu. Ale tu fajnie. No i wreszcie mogę co nieco zjeść. Mamba. Łatwo się ją modeluje. Położyłam ją na sztuczne paznokcie. Jak tylko nabrały kształtu, nałożyłam je na palce. I tak po prostu mamy słodziutki manicure. Każdy paznokieć to smaczna przekąska. Kciuk oczywiście też. Manicure gotowy i można iść na dyskotekę. Czas na małe co nieco. Czy ona właśnie zjadła swój paznokieć? Co? Matko, ale to obleśne. Idziemy stąd. Ani kroku dalej. To imprezka bez jedzenia i picia. O nie, wyrzucił go za wnoszenie jedzenia. Co zrobić ze słodyczami? Zjem je wszystkie. Jakie pyszne. O, ukryję kilka tutaj. W rękawach i w skarpetkach. Okej, to na pewno zadziała. Wchodzimy na imprezę. Niech spojrzę. Ma pani przy sobie produkty spożywcze? Chyba pani żartuje. Widzę słodycze. Słodycze to element kostiumu. Proszę się wynosić. Czemu mi nie uwierzył? Hej, momencik. Może wieniec z kwiatów mi pomoże. Okej, najpierw je rozetnę. Tak jest. Teraz rozłożę je na części. Pa, pa, kwiatuszki. No i proszę, to już ostatni. Został mi sznurek od wieńca. Rozciągnę go tak, żeby leżał prosto. Teraz oczywiście poprzyczepiam cukierki. Ułożę je równo wzdłuż sznurka. O tak. Tak, zapełnię nimi cały sznurek. Ile tu słodyczy? Pycha, odpowiednio je pozaginam. Będą jak wstążki zwisające ze sznurka. Okej, dodam ich jeszcze trochę. Uwielbiam słodycze. A potem oczywiście przypnę kwiatki. W końcu musi wyglądać przekonująco, bardzo ładnie. Okej, chyba całkiem nieźle wygląda. Sprawdźmy. Tak, wyszło naprawdę ładnie. Jestem genialna. Hej, mogę wejść na imprezę? To znów ta sama dziewczyna. Niech nam się przyjrze. Dobrze, piękna stylizacja, ale najpierw limbo.
Przechodzimy, da pani radę. Świetna zabawa. Matko, jakie to trudne. Muszę doładować energię słodkościami. Nic nie zauważył. Pyszności. Teraz mogę tańczyć do rana. Impra, impra, impra. Stój. Chwilka. Muszę poprawić makijaż. Okej, już można. Zobaczmy. Wow. O matka, pędziłam jak szalona. O, masz make-up. Pożyczysz? Proszę, wyglądam jak 7 nieszczęść. Nie, sorki, nie mogę pożyczyć. Dziwna wymiana zdań. Nad czym się tyle zastanawiasz? Po prostu daj mi tę paletkę. Potrzebuję pomocy, czy to tak wiele? Czemu to nie maluję? Chyba twój makijaż się... O, czaje! Czy ona właśnie polizała makijaż? Właśnie już do środka. Oblech. Przerobiłaś make-up na słodycze? Genialne! A jak? Sama widziałaś, że to łatwe. Niam, ale dobre. To będzie genialna noc. On jest taki przystojny. Stój! Obowiązuje surowy zakaz żywności w klubie. Muszę cię sprawdzić przed wejściem. Ej! Co to ma być? Dobra, właś. Następny! Zabierze moje skitelsy. Czekaj, brodaty wojownik. No tak, już wiem. Przyda mi się sztuczna broda i oczywiście gorący klej. Położę linię w kształcie uśmiechu. I przykleję kawałek materiału. Mamy kieszonkę. Idealna skrytka na skitelsy. Jedno z moich najlepszych dzieł. Broda nałożona, cuksy schowane. Czas na balangę. Chwila, moment. O matko, czy to brodaty wojownik? Zapraszam. Udało się wejść. Hej, fajna broda. Tak mówisz? Są w niej słodycze. Naprawdę? Ale ekstra. Poczęstujesz mnie? Pewnie, czemu nie? Ej, ziomek. Czego dajesz słodkości mojej dziewczynie? Oj, sorki. Chcesz trochę? O, dzięki, ziom. Miałbym fioletowego skitelsa pod okiem. Ach, nareszcie wyborna herbatusia. W tak zwanym międzyczasie? Hej, David. Co? Też chcę się napić, proszę. A, no dobra. O, tu jest gorąca czekolada. Nie, słodkie, uwielbiam słodycze. Już ci podaję. Hej, co tam ma być? Wyjadłaś wszystkie cukierki. Dalej, oddawaj to, nie żartuję. Oddaj to natychmiast, mówię poważnie. Ale jestem na ciebie zły. Ale cukierki. No dobrze, weź je, skoro tak ci zależy. Dzięki, David. Świetnie, teraz nie mam żadnych słodyczy. Okej, nigdzie jej nie widać. Wślizgnę się do środka. Teraz wezmę paczkę żelkowych robaczków, które sobie schowałem. Tak, uwielbiam żelki, to moje ulubione słodycze. Cześć, David, mogę się poczęstować żelkiem, proszę. Weź całą paczkę. Zabrała ją, tak jak planowałem. W czasie, gdy je pałaszuję, ja sobie wezmę ukryte słodycze. Wziąłem tubkę pasty do zębów i opróżniłem. Co za żel. Tubka jest pusta, wyrzucę szybko pastę. A teraz wezmę swoje żelkowe robaczki i wsunę je do tubki. Pasują idealnie. Teraz nałożę nakrętkę i gotowe. Teraz moje żelkowe robale zawsze będą pod ręką. Tak, nie mogę się doczekać tych pyszności. Pycha. Hej, żadnego jedzenia, rozumiemy się? Paszła, wróć jak się ich pozbędziesz. Okej, sprawdźmy, czy niczego nie ukrywasz. No nie, nie może znaleźć moich słodyczy. Hej, on ma naszyjnik. Mam pomysł. To na pewno przejdzie. Genialne. Voilà, pochwalę się nową biżuterią. Co my tu mamy?
Czyściutko. Zapraszam. Udało się. A teraz szybkie, małe coś. Czy ona je swój naszyjnik? Też to widziałeś? Hej, poczęstujesz nas? Pewnie. Proszę bardzo. Dzięki. Ale dobre. Musimy mieć dobre notatki z tej lekcji. Coś bym zjadła. Zobaczmy. Nauczycielka nie patrzy? Nie patrzy. Można podjeść moje żelki. Smacznego. O rany, ale pychota. Hej, co tam masz? Mogę jednego? Jasne, częstuj się. Co tam się dzieje z tyłu? Co ty sobie myślisz? Znacie zasady, żadnego jedzenia na lekcji. Nie mogę wam na to pozwolić. O, użyła magii, żeby je stopić. Moje żelki zmieniły się w mokrą plamę. To moja wina, że dałam się złapać i wszystko popsułam. Zaraz, mam pomysł. Już wiem, co zrobię. Nie płacz. Pozwolisz, że wezmę te okulary. Potrzebuję ich tylko na chwilkę. Wlejemy stopione żelki między oprawki. I gotowe. Żelki zastygły. Okej, oto twoje nowe okulary. Nowe żelkowe szkła, które możesz jeść. Wow, wspaniale. Jakie fajne. Nauczycielka chyba nie patrzy. Spróbujmy tych nowych szkieł. Pyszne. A teraz mogę wracać do lekcji. Dzień dobry, co tam? W porządku. Mam nadzieję, że pamiętasz o naszych zasadach. Muszę cię sprawdzić. Wiedziałem. Jeszcze tu. Co tam chowasz za rogiem? No wiesz co? Zabieraj to i wynocha! Dobrze, przepraszam. Wow, ale promienieje w tej ciąży. Co ona tam chowa w torebce? Jak to? Żelki? Wątpię, żeby z nimi weszła. O, ale ładny brzuszek! Och, przepraszam, mogę wejść? Ach, oczywiście. Że co? Nawet jej nie sprawdził. Dość tego. Przemycę te słodycze. Patrzcie i uczcie się. Kurka, nie pykło. Zaraz, skarpetka. Mam pewien pomysł. Wezmę spódnicę i odwrócę ją na drugą stronę. Teraz pora na skarpetki. Przypnę je do gumki za pomocą agrafek. Trzy powinny wystarczyć. Teraz włożę do skarpetek słodycze. Sporo ich tu zmieszczę. Nigdy nie wpadłam na nic bardziej genialnego. Dobrze, jeszcze je wcisnę do środka. Ostatni i gotowe. Można zakładać. Ups, wracaj tam. Na pewno mnie rozpozna. Lepiej zmienię kolor włosów. Okej, dobrze mi w rudych. Dzień dobry. O, ale uroczy brzuszek. Już otwieram ci drzwi. Juhu! Udało się! Hej, już jestem! I mam dla ciebie coś słodkiego! Wow, dzięki! Strasznie miałem ochotę na coś słodkiego! Pora otworzyć pudełko z jedzeniem. Jedzenie ląduje w środku i zamykamy. Znacie zasady. Skonfiskuję każde jedzenie. Żadnego podjadania podczas egzaminu. Żadnego. Okej, rozumiemy. Skupimy się na egzaminie. To będzie dobre pytanie na następny egzamin. O, trochę zgłodniałam. Cicho, żołądku, żadnego burczenia na egzaminie. Chwilka, wiem co zrobię. Mam tu ukryte gdzieś mentosy. Ale jeśli je zjem, to złamię własne zasady. Uczniowie mi nie wybaczą. I wyjdę na hipokrytkę. Ejdź, wolałaby mnie. Wiem, co zrobię. Przesunę tu tę roślinkę. Roślinka wylatuje na chwilę, a mentosy wkładamy do doniczki.
proszę, roślinka wraca na swoje miejsce. Czy ktoś patrzy w tę stronę? Szybko, weź jednego. Tego potrzebowałam. Hej, co tam się dzieje? Czy ona je? Na co się patrzysz? Skup się na egzaminie. Ła, mój biedny róg. Dobrze, że mam słodycze na pocieszenie. O nie, zakaz jedzenia i picia. Lepiej to schowam. Może pod bluzę. Sznurówki się na mnie uwzięły! Ała! Ale boli! O nie! Moje słodycze! Gdzie one są? Widzę je! O-o! To nie wróży niczego dobrego! Przepraszam! Już wychodzę! Miłego dnia! Uff! Ale mam dzisiaj pecha! To mnie nauczy zawiązywać sznurówki! Okej, teraz już się nie przewrócę. Nic z tego. Hej, chwila. Genialne. Ha, ha. Dlaczego wcześniej na to nie wpadłem? Próbujemy ponownie. Czekaj, czekaj. Muszę cię skontrolować. Myślisz, że cię nie pamiętam? Okej. Dobra, możesz iść. Tak, udało się. Ekstra. Nie wierzę, że tak gładko poszło. W końcu mogę je zjeść. Fuu! Ten koleś je swoje sznurowadła. Może faktycznie są dobre? Ohyda! No i proszę. O, zapomniałam o mojej gumie do rzucia. Nikt nie patrzy, więc to idealna okazja. Podziel się! To nie ja ustalam zasady. Trzeba się podzielić. Okej, niech będzie, masz swoją gumę. Tak, to moja ulubiona. Ale pychota. Dzięki, że się podzieliłaś. Tak, tak, niech ci będzie. A teraz moja. O nie, to absolutnie zabronione na mojej lekcji. Nie, ostatnia guma. Użyłam magii, by ją zabrać. To absolutnie zakazane w klasie. Ale ja nie wzięłam żadnej gumy. Nie wierzę, że mi ją zabrała. To niesprawiedliwe. Zaraz, zapomniałam, że mam jeszcze jedną paczkę. Ale muszę się upewnić, że tej mi nie zabierze. Musi być jakiś sposób, by je ocalić. Okej, to powinno rozwiązać problem. Użyję tego zakreślacza. Muszę tylko zdjąć dół. A teraz pensetą wyjmiemy tusz. No i proszę, teraz mogę wsunąć tam moje listki gumy. Teraz końcówka zakreślacza wraca na miejsce i guma jest bezpieczna. Tak! Sekretna skrytka na gumę. Teraz mam szansę, żeby sobie porzuć. Lekcja od razu będzie znośniejsza. Pycha! Zaraz! Skąd ona ma jeszcze gumę? Coś tu nie gra. Lepiej się przyjrzę. Co tam przemyciłaś? Cóż, chyba wszystko jest w porządku. Okej, możesz wracać do pracy. Tak, moja sekretna skrytka na gumę zmyliła nauczycielkę. Przydałby się telefon. Ale to musi wystarczyć. Miłej podróży. No i poszło. Matko, ale tu wali. Mam. Zobaczmy. Burger, ręce, wykrzykniki. Zrozumiałam. Nie wniosę tego w rękach. Muszę coś wymyślić. Dobrze, że mam długie włosy. Zrobione. Nawet uroczy kok. Lecimy. Gdzie ona jest? W końcu! Tu jestem! Na górze, czaisz? Zwykle narzekasz na włosy w jedzeniu. Takie dobre! Skończyłaś już?
czekoladowe szpony. Chyba zjadłaś wszystkie. Palce lizać. Wiem. Muszę kończyć. Ja na widzenie. Chwila. Co my tu mamy? Strasznie ostre te zębiska. Idź już. Trzymaj to z dala ode mnie. Siema, stara. Głodna? Ten mordziak to przykrywka. Widzisz? O, taki dobry pieseł. Ale hałas. O nie, nakryje mnie. Muszę zostawić wanienkę. Idzie tu? Ale pyszna czekolada. Dobrze, zapraszam panią. O nie, nie skończyłam jeszcze jeść. Ech, zaopiekuj się nimi. Wszystko będzie dobrze. Będę tęsknić za moją czekoladą. Pójdę już. Ech, ale posmutniała. Szkoda mi jej. Chciałbym jej jakoś pomóc. Zaraz, kolczyki. Już wiem, co robić. Ej, zaczekaj chwilę. Zapomniałaś kolczyków. Wystarczy wziąć takie kółka i kilka żelków, a potem nabić je na kolczyki. I już, nie ma to jak słodka biżuteria. Czekaj, mam coś dla ciebie. Załóż je. Ojejku, to żelki! Ekstra! Uwielbiam cię! Czekam na panią. Nic ci nie będzie, powodzenia! No już, szybciutko. Pokaż nosie. Zaraz. Te kolczyki są odlotowe. Mogę je zobaczyć? Nie spieszyło się panu czasem? Ach tak, racja, zapraszam. Udało mi się! I mam nawet co jeść. Kocham żelki tak samo jak czekoladę. Słodycze są najlepsze. Stać! Macie przy sobie jakieś jedzenie? Czemu się tak spóźnia? Niespodzianka! Wszystkiego najlepszego! Jupi! Chodźmy! Serio? Nie widzicie znaku? Nie wpuszczę was z tym tortem! Że co? To nie fair! Czekaj, mam pomysł! Patrz, teraz to nie tort, tylko kapelusz! Wow, ale słodki! Teraz na bank wejdziemy. Znowu wy. Nie ze mną te numery. Muszę was sprawdzić. O, ale fajny kapelusz. Dobrze, możecie wchodzić. Tak, udało się. Zaczynamy imprezę. Juhu, urodziny w klubie. Skosztujmy tego ciasta. Ale pyszny tort. Spróbuj. Pewnie. Dzięki. Faktycznie jest dobry. Takie urodziny, to ja rozumiem. Co tak długo? Co to? O nie, z tym cię nie wpuszczę. Kurczę, ale jest zła. I co tu robić? Też mam jedzenie. Nie chcę go wyrzucać. Może uda mi się je teraz szybko zjeść. Jakoś to wcisnę. Okej, jeden z głowy. Następny. Przecież to bez sensu. Nie wpuściła go. Zaraz. Wiem, jak przemycić te słodycze. Najpierw zdejmę krawat. I wezmę pistolet. Naklej. Naniosę kilka kropel z tyłu materiału. Okej, teraz gumka. Przykleję ją w paskach na całej długości. Super. Teraz pora na batoniki. Wystarczy je tu wsunąć. No to zakładam krawat i wchodzę. Próbujesz mi tu coś przemycić? No nie wiem, wyglądasz podejrzanie. Lupa prawdę mi powie. Patrz, mamy takie same krawaty. Dobry gust. Udanej nauki.
Udało się. Nikt nie patrzy? Nie. Czyli mogę sobie coś zjeść. Który zjeść pierwszy? Tak. Padło na ciebie. Resztę zostawię na później. Ale miałam ochotę na czekoladę, a ta zakazana smakuje jeszcze lepiej. Nie. I co wtedy? Dobry. Co tam? Muszę kończyć. Muszę zrobić skan. Co tam chowamy? No to lipa. Miałam go przy sobie cały dzień. Ła, wyskakuj z reszty. Dobra. Już, zadowolona? Weź już idź. Na czym to ja... Ej, tutaj. Weź słuchawki. Halo? Co? Nie oczekiwałam widzenia. A gdzie papu? Otwórz je. No. Wzięłam plastikowe nakrywki i pomalowałam je. Potem przyczepiłam do słuchawek. Widzisz? Idealne na donaty. Fajne, nie? I wyglądają legitnie. A, czaje. Moje ulubione. Nie pamiętam, kiedy jadłam je ostatnio. Jedzenia. Nie patrzę tu, to mogę coś przekąsić. Co to za szelest? O nie, nie, nie. No dobrze, to ja. Że co? Łamiesz zasady. Zawiodłam się na tobie. Oddawaj to. Pora na kredę. Ble, chyba nie lubi słodyczy. Zaraz, co ty wyprawiasz? Jesz kredę? I co w tym dziwnego? Zdradzę ci pewien sekret. Wzięłam patyczki z ciastek. I nabiłam na nie pianki. W ten sposób. Zmieściły mi się 4. I do pudełka. Nie widać różnicy. Proszę, masz ochotę? Wow, dzięki. Sprytne. Ojej, skończyła mi się kreda. Niech to, muszę wziąć nową. O nie, to była ostatnia. I co teraz? Co one tam mają, kredę? Świetnie. Co? O, nie, to moja kreda. Szybko, muszę ją całą zjeść. O, matko, pewnie umiera z głodu. Oddam jej jednak tego batonika. To tu jesteś, misiu? Obiad? Głodna? Zostawię to tu. Zjesz, jak się obudzisz. Ach, nie cierpię szpitalnego żarcia. Moje na bank nie będzie lepsze. Dobra, zjem. Dziękuję. Hej, to ja! Jennifer? Hej! Skosztuj. To? Okej. Co to za mięso? A jak myślisz? Czekoladowe? Niespodzianka! Weźcie trochę gumy balonowej. Kilka pasków wystarczy. Następnie przetnijcie je wzdłuż. W ten sposób. Uformujcie taką kulkę i połóżcie na talerzu. Potem weźcie czekoladowe kulki i umieśćcie obok słodkiego makaronu. Wygląda pysznie. Guma balonowa! Dobra, nikt się nie zorientował. Moje kochane słodycze. O nie, przeszukuję uczniów. Wzięła nawet różdżkę wykrywającą słodycze. Nie, tylko nie to.
I co tu robić? Nie chcę ich stracić. Muszę je gdzieś schować. To wsadzimy do butów, a resztę włożę pod bluzkę. Nic z tego. Ale ciężkie książki. Nie! Mój globus! Połamał się. I co teraz? Zostań tu, zaraz wracam. Właśnie wpadłam na świetny pomysł. Globusie, pójdziesz ze mną. Dzień dobry, mogę wejść? Najpierw muszę cię przeskanować. Oby się udało. Nic tu nie widzę. Dobrze, możesz wchodzić. Świetny pomysł z tym globusem. Dobra, nikt nie patrzy? To można jeść. Zamknę szybko, żeby mnie nie przyłapała. Ale pyszny batonik. Chyba zaczynam rozumieć matematykę. Aha, ja też. O, co jesz? Podzielisz się? To wyraz troski. Nie wiem, o czym ty mówisz. Chyba się pomyliłem. Chyba na pewno. Ha! Wiedziałem, że coś ukrywasz. Czas rozwikłać tę zagadkę. Jako Sherlock przekąska. Żadna przekąska mi nie umknie. Wystarczy najmniejsza poszlaka. Aha! Jest i poszlaka. Kolor i kształt papierka jasno wskazują na słodką przekąskę. Wszystkie kryją się tutaj. Nie! Tak! Twoja skrytka! Trzeba przyznać, że bardzo sprytna. Wyjmijcie najpierw krewki z pudełka. Następnie przetnijcie je na pół i włóżcie z powrotem. Widzicie? Wyglądają jak nowe. Zamknijcie opakowanie u góry dla niepoznaki. U dołu zobaczycie, że jest nieco miejsca. Wystarczy je wypełnić ulubionymi przekąskami. Owocowa guma będzie idealna. A jak? Na koniec zamknijcie opakowanie. Przekąski są bezpiecznie ukryte. Nieźle, Madison! A teraz działa! Dobra, rozpracowałeś moją skrytkę. Masz, zadowolony? Mój geniusz potrzebuje więcej cukru. Jesteś niemożliwy, Jake. Za to guma jest niemożliwie pyszniutka. Sprawdziany. Zobaczmy, jak bardzo im źle poszło. Jeszcze więcej jedynek. Pała! Następny. Aż zgłodniałem od tego oceniania. Niech to. Czemu zawsze w takich momentach? Potrzebuję jakiegoś dopalacza do pracy. Nie. Więcej pał! Zaraz! Słodycze! Właśnie tego mi trzeba! Czemu tak trudno się otwie... Oj! Skittlesy! Muszę to posprzątać! I co mam z nimi zrobić? Zjeść wszystkie? Nie mam czasu! Już wiem! Tutaj przyda mi się marker! Muszę zdjąć tylną zatyczkę, a potem wyjąć wkład pęsetką. Teraz do pustego markera mogę wsypać ulubione słodycze. Wygląda jak zwykły marker. Eureka! Uczniowie nawet nie zauważą mojej przekąski. Czas na porcyjkę. Absolutna pyszota. A teraz czas na naukę. Madison, marsz do tablicy. Okej. Rozwiąż równanie. Ciekawe, jak sobie poradzisz. Ja w tym czasie coś przegryzę. Czy to były cukierki? Na moich lekcjach obowiązuje zakaz. Teraz na pewno słyszałam. Wcale nie zmyślam, ale dokończę to równanie. Tada! Źle! Całkowicie pominęłaś tę część równania. Wiedziałam, to cuksy. Sor, chowa je w markerze. Nie, nie, nie! Dam ci piątkę za milczenie! A teraz siadaj i nikomu ani słowa! Dobrze wyglądam w tej grzywce? Nigdy jej nie widziałam! Ale jakie ma piękne włosy!
Na mnie się patrzysz? Daj mi odpowiedź do poniedziałku. Czekaj, 50 to moja ostateczna oferta. Mój klient nie da więcej. Halo? Muszę sprawdzić, czy nie ma pani jedzenia. Nie widzisz, że rozmawiam? Och, przepraszam. Co za tupet? Rozmawiam przez dwa telefony. Udało się. A ty to kto? To ja, Eni. Hej! Czułam, że mnie odwiedzisz. Tak, przesyłka dla Jen. Znaczy się czekoladowa przesyłka. Wystarczy wziąć Kejsa na telefon. I zagiąć brzegi smakołyku, że zmieści się w środku. Pycha! A to co za segregator? A! To pewnie tej pani. Przepraszam, zostawiłaś... Co tu się dzieje? O! Nakryła nas! Oszukałaś mnie! Proszę stąd natychmiast wyjść! O, dzięki za odwiedziny! Niech to... Przyjąłem! Na razie, mamo! Stop! Ma pani ze sobą jedzenie? Aha! Tak myślałem! Żadnego żarcia! Okej, nie zależy mi! Bywaj i więcej się nie odzywaj! Auć! To bolało! O nie! Słodycze! Pomogę! Hej! Witaj! Ładne wąsy! Sam je zapuszczałem! Żadnego jedzenia! Och, to nie fair! Sama to pozbieram! Chwileczkę! Mam świetny pomysł! Zdejmijcie włosie ze szczotki do włosów, włóżcie do środka cukierki i umieśćcie włosie na swoim miejscu. Oto tajny schowek na cukierki. Muszę mieć ładną fryzurę. Znowu ty? Stop! Kolejny raz przemycasz jedzenie? Nawet bym nie śmiała. Możesz wejść na basen. Dziękuję. Co za dzień. Halo? Co na obiad, mamusiu? Tyle zachodu, żeby móc wnieść trochę cukierku. Na szczęście zawsze znajdzie się jakieś wyjście. Mam cukierków pod dostatkiem. Meniam. Muszę sobie zrobić manikir. Co to było? O, to mój brzuch. Ale jestem głodna. Pudełko z jedzeniem stoi tuż obok. Szkoda, żeby się zmarnowało. Nikt się nie dowie. Wezmę to. Ups, ktoś idzie. Hej! Chwila! Co? Pokaż to. Ciekawe. Tak jak myślałam. Lizak. Zero jedzenia. Ale ja kocham lizaki. Chwileczkę. Masz na ustach czekoladę? Łamiesz swoje własne zasady. Co? Och, to nieistotne. Spadaj stąd. Okej. Te worki podsunęły mi pomysł. To może zadziałać. Nie ma problemu. Już idę. Pa! To było dziwne. Teraz mogę wrócić do jedzenia. Kocham tę pracę. Co to było? Halo? Jest tu kto? Chyba coś mi się wydawało. Nic nie podejrzewa. Coś tu jest nie tak. Wow, skąd się to wzięło? Tu chyba stał tylko jeden worek. Ile jedzenia skonfiskowałam? Ach, nieważne. Pyszne. Mogłabym zjeść wszystko naraz. Och, i zjadłam. Gdzie jest reszta słodyczy? Przysięgam, że tu były.
Co? Nie rozumiem. Co tu się dzieje? Chwila, to Jared! Ach! Jestem geniuszem! Mistrzem kamuflażu! Mam jedzenia pod dostatkiem. O, to jest pyszne. Sor zauważył, że się spóźniłam? Na szczęście nie. Wejdę cichaczem. Jestem. Nikt nie zauważył, że mnie nie było. Pamiętajcie, żeby wasze płótna tętniły wręcz emocjami. Ale mnie suszy. Powinnam mieć coś w plecaku na ugaszenie pragnienia. Kola. Tego mi trzeba. Na moich lekcjach jest zakaz jedzenia i picia. Oddaj, ale już. Dobrze, proszę. Sorki. Moja kola. A tak mi się chce pić. Postawił ją na biurku, żeby mnie dobić. Za chwilę uschnę z pragnienia. Och, Kolo, wróć do mnie. Potrzebuję cię. Co? Teraz jest na pustyni? Jake pije napój. Raczy się napojem, kiedy ja tu zdycham. Dlaczego on może pić, a ja nie? Ach, to tylko sen. A raczej koszmar. Zaraz. Jake naprawdę pije. Tylko czemu wypija wodę po farbie? Nie, coś tu nie gra. Musiałam halucynować z tego pragnienia. On ją naprawdę pije. Woda po farbie też smacznie wygląda. Nawet jeśli to Fata Morgana. Muszę ją wypić. Powiem ci, jak udało mi się przemycić napój. Na początek weź kubeczek z wodą i farbę. Weź pędzelek i nałóż na niego dowolny kolor farby. Opłucz pędzel w wodzie tak, aby wystarczająco zmieniła kolor. Teraz przyda się pistolet z klejem i pokrywka na kubek. Pokryj klejem spodnią część pokrywki. Klej nie musi na niej idealnie leżeć. Świetnie! Teraz bierzemy plastikowy kubeczek. Odwróć go do góry dnem i przyłóż do kleju na pokrywce. Kubeczek solidnie się trzyma? Robota prawie skończona. Włóż z powrotem kubek z wodą. I już. Teraz wystarczy wlać ulubiony napój. Plastikowy kubeczek będzie bezpieczną skrytką. Teraz możesz śmiało ruszać do szkoły. Dzięki, Jake. Muszę wypróbować nową skrytkę. Matko, ale dobre. Najlepsze jest to, że Sor w ogóle nie zauważy, że coś pije. Czuję się lepiej już od pierwszego łyka. Tak, to był świetny pomysł. Delicje! Chcesz gryza? Co tam, śliczna? O nie, koniec z tym cukrem! Trzeba wyleczyć ci skórę. Musisz użyć kremu na pryszcze. Co? To na twoje wypryski, Naomi. Później mi podziękujesz. Nie chcę tego. Ale wpadłam na pewien pomysł. Wyrzucę z opakowania cały krem i napełnię je piankowymi cudami. Kolor jest identyczny, ale smak zupełnie inny. I gotowe. Czas na kremową terapię. Czujesz się już lepiej, kochanie? Och, wezmę sobie trochę. Ale... Okej. Ten krem potrafi zdziałać cuda. Nałożę go na całą twarz. Oddaję. Co? Hej! Co się dzieje z moją buzią? Co było w tym kremie? Naomi! Ale ubaw! To narka! Och! Skoro już mam to w ręce. Możesz iść. A ty co chcesz z tym zrobić? Zero jedzenia. O, no weź. Co mam zrobić? Basen czy chipsy? Nie no, spadam stąd. Wow, a co z tym? Nie przejdę z tymi przekąskami. Może go zbajeruję. Albo użyję koła. Myślę, że to zadziała. Połóżcie koło do góry nogami. Teraz weźcie taśmę i ulubione batoniki. Na koniec przyklejcie je do koła. Całkiem nieźle, co? Spokojnie, nic nie podejrzewa.
Proszę się zatrzymać! Muszę panią przeszukać. Oby przeszło. Nic mi nie umknie. Uff, a czy panu też tak gorąco? Nie, tego nie można wnieść. Z tą przypinką nie wejdziesz. Och, to? Jasne. Patrz, to burger. Od razu się denerwuje. To zwykła przypinka. Mimo wszystko. Papa, teraz możesz wejść. Wow, strasznie spięty. Poszła. Uroczy. Zatrzymam go. Uff, udało się. Dzień na basenie i pyszne batony. Co zjeść najpierw? Zasłużyłam. Nie chcę się dzielić. Tretów jest trudne, ale dobrze sobie poradziłam. Mamo, co myślisz? Och, przepiękny. Otyłość wśród dzieci mnie przeraża. Przetworzone jedzenie? Mindy je tylko to. Czy to źle? Niam, 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 niam. Och, okruszki. Och, bez nerwów. Kochanie? Hej! Spokój. Co tym razem? Czemu nie wzięła sobie talerza? Ach, raz, dwa, trzy. Już mi lepiej. Mamo! Ach, hałaśliwe chrupanie. Ale to jest dobre. Zjem z zamkniętymi oczami. Nie! Chyba mogłam lepiej wycelować. Mindy! Cierpliwość mi się skończyła. Odłóż te przekąski! I to już! Uff, co? Wybacz, poniosło mnie. Przepraszam, kochanie. Dzięki. Hej! Ciii. Czemu moja mama zabrania mi przekąsek? Ale podobają jej się moje rysunki. Do pustego pojemnika na farbki mogę wlać ulubiony syrop. I gotowe. Wygląda jak farbka, a smakuje wybornie. Uff. Mindy! Hej! Nie wolno tego jeść. Chwila. Mamo, to syrop! Co za pomysł! Niepotrzebnie się zdenerwowałam. Sera? Świeży pomidorek? Mniam. Porządny, gruby plasterek. A teraz bułka. Nie mogę się doczekać jedzenia. Czemu nie da się przekroić na pół? Ale to trudne, twarde jak kamień. Może uda się ją rozerwać? Prawie. Muszę coś zjeść. O, owoce. Gruszka się nada. O, jednak nie. To wygląda lepiej. Hej, co się dzieje? Zrobisz mi kanapkę? Jasne, jeśli przekroisz tę bułkę. Nie ma sprawy. Trzeba mieć odpowiednie narzędzia. To może zabolać, bułeczko. Świetny sposób na pozbycie się stresu. Serio? Z czego ona jest zrobiona? Okej, sama tego chciałaś. To chyba lekka przesada. Nie, muszę podjąć drastyczne środki. Odsuń się, do dzieła! Chyba muszę być tą rozsądną. Przejrzę tę książkę kucharską. Zobaczmy. Czemu ten pokój się kręci? To była mądra decyzja. Wiem, co zrobić. Żeby odświeżyć stare bułki, wystarczy trochę polać je wodą. A potem włożyć do ciepłego piekarnika. Po kilku minutach wyciągamy. I bułeczka jest miękka i odświeżona. Wow, to chyba jakieś czary. Nieważne, zajadamy. Smacznego. Wiem, w co się dziś ubiorę. Zbyt eleganckie. Jeszcze gorzej. Idealnie. Aj! Chyba jadłam za dużo fast foodów. Koniec. Wyrzucę wszystko. To też. Do widzenia. Rezygnuję z cukru. Mamo! Mamusiu! Co?
Burczy mi w brzuchu! Och, właśnie wyrzuciłam wszystkie przekąski. Już wiem. Zielony koktajl dobrze ci zrobi. Wygląda świetnie, prawda? O, dziękuję. Fuj, ale śmierdzi! W takim razie nie pij. Hej, co w takim razie mam zjeść? Te przekąski są wciąż dobre. I należą do mnie. Przebywam na ratunek. Otwieramy. Czy ja słyszę jakiś szelest? Mindy, znalazłaś przekąski, które wyrzuciłam? Tak lepiej. Smacznego. To nie fair. O, miód. To może zadziałać. Czas ulepszyć ten koktajl. Miód wszystko osłodzi, prawda? No i jest całkiem zdrowy. Wystarczy dobrze wymieszać. Super! Jestem ciekawa smaku. O tak, mój ulubiony program. I moje ulubione lody. Idealny dzień. Łyżka utknęła. Czemu nie chcę wyjść? No dalej, muszę to zjeść. Ale to ciastko jest smaczne. Hej! Ale to wkurzające. Muszę zacząć chodzić na siłownię. Ostrożnie, co ty robisz? Wybacz, nieźle złapałaś. Czekaj, mam genialny pomysł. Chodźmy do kuchni. Zaczynamy pokaz. Mam dla was świetny przepis. Hej, znam ją. Zaczniemy od lodów. Weźcie nóż i przekrójcie pudełko na trzy części. Tylko uważajcie na palce. Weźcie środkową część i połóżcie ją na ciasteczku. Pamiętajcie, żeby usunąć opakowanie. Na wierzch połóżcie kolejne ciastko. I oto pyszna lodowa kanapka. O, hej, wróciłaś. Spróbuj. Doskonałe. Czemu nie mogę zasnąć? Czy to pryszcz? Och, żadna metoda nie działa. W dodatku jestem głodna. Po co przewracać się z boku na bok? Och, ale swędzi. Muszę być cichutko. Czysto. Hej, przyjacielu. Już mi ślinka cieknie. Prawie jestem. Hę? Ło, ale było blisko. Tylko nie Lego. Nie! Cały pokój się kręci. Co my tu mamy? To rozumiem. Już czuję smak czekolady. O, Mindy. Nie pozwalam. Ups. Znasz zasady. Marsz do łóżka. O kurcze. O, ten brokuł mnie zainspirował. O tak. Najlepszy brokuł wszechczasów. Genialne. Och, co ty wyprawiasz? O! Mamo, spokojnie, to tylko warzywka. Och, jestem z ciebie taka dumna. Zdrowe jedzenie rządzi. Przyjemny dzień, dobra książka i pyszna przekąska. Czytanie to ciężka praca. Bardzo chcę mi się spać. Hej, obudź się. Pączki, nie odmówię. Ale mięciutki. Wezmę jeszcze gryza, malutkiego. O nie, wszystko zjedzone. A może by tak? Muszę coś wymyślić. Jeszcze czuję ich słodki smak. O, co ja teraz zrobię? To może się sprawdzić. No dalej. Teraz dodam wodę. I włożę miskę do mikrofalówki. Tak, muszę się pospieszyć. Ups, budzi się. Trzeba ją uśpić. Powinno się udać. A podobno to ja powinnam częściej się kąpać. Okej, wracam do pracy. Teraz pomaluję bajgle różową farbką. I zorganizuję posypkę.
Wygląda przekonująco. Spadam stąd. Co się dzieje? Moje pączki. To świetna zabawa. Wiem, powinnyśmy być kucharkami. Może dodamy trochę soku z cytryny. Zobacz, jak ładnie umiem kroić. To będzie dopiero zdrowa sałatka. Co ona robi? Moje oczy! Oślepłam! Ale szczypie! Też dostałam! Ała! Zrób coś! Nie! Przestań! Co jest? Odłóż cytrynę i spróbuj tego. Najpierw wezmę wykałaczkę. A teraz położę cytrynę na płaskiej powierzchni i ją przeturlam. Następnie wbiję wykałaczkę w cytrynę. Teraz wystarczy ją wyciągnąć i wycisnąć sok. Wow, zabieramy się za jedzenie? Jasne. Ale pychota! A teraz schowam moje pyszne przekąski. Taśma to moja tajna broń. Przykleję paski taśmy do koca. Super! A teraz czas ukryć słodycze. O tak, ale jestem mądry. O, ktoś idzie. Chyba śpi. Urocze. Wygląda jak mały książę. Co to? Mamo! Kocham cię! Jesteś najlepszą mamą! Och, ale z ciebie słodziak! Uff, było blisko! No dobrze, śpi spokojnie. Zgaszę ci światło. Poszła sobie? W końcu! Nocna uczta! To jest to! Ła! Oddawaj słodycze! Co to? A, potwór spod łóżka! O, muszę schować się pod kocem, żeby mnie nie dorwał! Ale łatwo cię oszukać! Tina! Przyznaję, to było niezłe. Masz trochę cukierków. Wow! Mnóstwo skittlesów! Ale byłeś przerażony? Wow! Gigantyczne zapasy! O, nie mogę ich chwycić tymi łapami! No dobra, trzymaj! Jej! Cukierki! Ale pyszne! Dobra, zaczynamy przysiady! Ale nuda! Coś bym zjadła! Och, ten pączek wygląda wspaniale! Pyszny i świeżutki. Co to za zapach? Pachnie jak ciastko i cukier. Co? Skąd wziął się ten pączek? Na pewno coś poczułem. Świetnie. Dobrze ci idzie. O, prawie mnie przyłapał. Dobrze, że wzięłam ze sobą dwa pączki. Kontynuujemy ucztę. Ten jest jeszcze lepszy. Wciąż czuję pączki. I słyszę dźwięk przeżuwania. Kurczę, znowu robi się podejrzliwy. Nie wierzę. Drugi pączek. Dziękuję wam, pączkowi bogowie. Ten trening jest wyczerpujący. Tęsknię za pączusiami. Ten filmik jest niesamowity, ale ja też tak umiem. Nie wierzę, przewrócił się. Ale głupek. Tomas, skąd masz ten napój? O, spokojnie, to sok warzywny, a nie cola. O, rozumiem. W takim razie w porządku. Uch, ona ciągle mnie obserwuje.
Dobrze, że zakamuflowałem to, co trzeba. Muszę dać pić wszystkim kwiatkom. A skoro już mowa o piciu, trochę mnie suszy. Wezmę szybkiego łyka. Na pewno się nie obrazi. O nie! Mamo, poczekaj! Nie! Już po mnie! Wow! Ten sok warzywny jest przepyszny. Już rozumiem, czemu tak chętnie go pijesz. Kiepsko! Zabrała mi napój! Dobrze, że mam zapas! O! Koleś z filmiku już się podniósł!